Słuchajcie, jesteśmy już w Irlandii, jedziemy do Dublina. Jak na razie wszystko nam się spina elegancko. Oczywiście dużo jest tutaj zasługi Jurki. Tak troszeczkę sceptycznie podchodziłem do tego rozszerzonego języka. Jestem wrednym człowiekiem, starym wrednym człowiekiem, ale powiem wam naprawdę, Jurka daje sobie znakomicie radę. Mówi bardzo płynnie, więc w porcie nie mieliśmy najmniejszych problemów. Pan celnik przyszedł do nas, Julka mu grzecznie wytłumaczyła, że jestem dziadkiem, a nie ojcem. Chociaż w tym wypadku byłem dumny, że tak młodo wyglądam. No ale dobrze, sypnęła mi, że jestem dziadkiem, wybaczę jej. Więc mówię, tutaj tak szybko, sprawnie poszło. Pogoda nam nie do końca dopisuje, jest tak deszczowo troszeczkę. Julka, wreszcie się udało rozwieźć stronę internetową zakupu biletów, więc już kupiła nam bilety do Anglii na godzinę 20:55. Dzięki temu po dojeździe do Dublina, a mamy już tylko 21 km, będziemy mogli sobie poświęcić czas na zwiedzanie Dublina. Już z Julką uzgodniliśmy to w ten sposób, ponieważ ja znam Dublin, ja tu służbowo wiele razy przyjeżdżam, to Julka kupi sobie bilet na ten autobus turystyczny. On jeździ w takiej pętli, więc zatoczy pętlę, zobaczy te najważniejsze rzeczy, a potem wspólnie pójdziemy sobie zwiedzać Muzeum Titanica i tam już pałeczkę będzie musiała przejąć Julka. Będzie musiała nie tylko zobaczyć, ale wam opowiedzieć, co tam ciekawego było w tym muzeum. A może i też parę słów wam powie o Irlandii, bo naprawdę jestem zaszokowany. Ja jestem człowiekiem dość mocno oczytanym, a tymczasem to Julka uzmysłowiła mi parę naprawdę ciekawych rzeczy związanych z Irlandią. Chociażby to, że tak naprawdę ja myślałem, że Irlandczycy to taki odłam Anglików. Nie, Julka mi wytłumaczyła, ale nie powiem wam, co mi wytłumaczyła. Niech ona wam sama o tym powie. Serdecznie was pozdrawiamy, cieszymy się z tego, naprawdę cieszymy się z tego, że coraz więcej osób wchodzi na kanał i że nas pozdrawia. My was też serdecznie pozdrawiamy i mówimy wam wszystkim, kochamy was. Pozdrawiamy.